Dzień dobry, dzisiaj środa, 8 sierpnia. Imieniny obchodzą Dominik, Emilian oraz Miron. Dziś Światowy Dzień Informatyka. W większości słonecznie, bez opadów, tak przynajmniej twierdzi nasz zaprzyjaźniony meteorolog z portalu Pogodny Wałbrzych, Krzysztof Michałek. Najważniejsza informacja dnia, wniosek gminy Wałbrzych do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie zakupu autobusów wodorowych na 65 milionów złotych został rozpatrzony pozytywnie. Taką informację podał wczoraj podczas briefingu prasowego wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska. Jak to bywa przed wyborami, minister zostawił sobie oczywiście furtkę bezpieczeństwa, mówiąc, że rozpatrzeniem, ale sprawa nie jest jeszcze zamknięta. Nie warto więc dzielić skóry na niedźwiedziu, warto być dobrej myśli. Poza tym dobiega końca remont mostu na osiedlu krakowskim w Boguszowie Gorcach, a Donald Tusk ogłasza, chociaż nie mrawo i bez przekonania, rozliczenie po wygranych wyborach obecnej władzy. Po więcej informacji sięgajcie do Dziennika Wałbrzyskiego. Tymczasem spokojnego dnia, do zobaczenia.